Tak to z roboty można wracać, co? Tak, z roboty. Powinienem powiedzieć z pracy. Ale tak to można wracać. Słuchajcie, wczoraj zajebisty dzionek w pracy. Bardzo dużo się działo. Począwszy od wykonywania moich misji na mieście, czyli słuchajcie, klimaty tak jak zawiezienie aparatów, wymiana zepsutej latarki i inne tam przeciwwagi. Bardzo, bardzo lubię wykonywać tego typu zadania, bo jak wiecie, jestem maniaczkiem, lubię zmieniać plansze, a tak pojeździć sobie w 3 różne miejsca w Warszawie to schodzi, a poza tym lubię kierować samochody, którymi zazwyczaj nie jeżdżę. No, a w pracy mogę pokierować Fordem Focusem albo z Volkswagenem Transporterem. Preferuję Volkswagena Transportera, bo jestem koneserem klasyki i zresztą kojarzy mi się, jak jadę sobie na misję tym transporterkiem, to ten samochodzik kojarzy mi się z tym, jak on się nazywał, Scooby-Doo, ten zielony taki ogród, no, co jechał, to mi się kojarzy i że jestem koneserem klasyki, to lubię generalnie jeździć tą furką. No Focusem, no co tam, no jak osobówką zwykłą, a tutaj bez wspomagania można powalczyć, jak się jedzie 40 stopni, patelnia, a ty w środku cały na czarno, nie? Klima nie naładowana w tym samochodzie. Haha, żarcik motoryzacyjny, tam nie ma klimy, ale myślę, że złapaliście, nie? Myślę, że złapaliście, no i słuchajcie, teraz gadają w radiu. Wykonałem tę misję, wróciłem jakoś, nie wiem, koło 13. I mieliśmy tak jakoś w okolicach pory obiadowej dwa wyjazdy. W ogóle słuchajcie, mieliśmy trzy wypadki wczoraj, nie? To powiem wam, że nie miałem chyba trzech wypadków na jednej służbie. Wiecie, na powiatówkach możecie mieć inaczej, bo słuchajcie, jak macie jakieś drogi krajowe, skrzyżowania i tak dalej, to tam ludzie, tam są dużo, dużo bardziej makabryczne zdarzenia. W dużych miastach, takich jak Warszawa, tych zdarzeń jest, kolizji jest dużo, tylko że one nie mają jakby takiej mocy uderzeniowej, jak na drogach krajowych. Najgroźniejsze wypadki są i obrażenia przy zderzeniach czołowych i bocznych. Na autostradzie albo takie zazwyczaj występują, albo w ten sposób, nie? Nie są to czołówki, często ludzie wyhamowują na barierkach, nie? Kenseth with Harvick behind him. Oh, there's contact. Get out of here now. Stewart into the middle of the pack and over. Dlatego, tak jak mówię, jednostki powiatowe mają dużo, dużo, dużo więcej do czynienia z tego typu zdarzeniami. No to zależy wszystko od charakterystyki rejonu. No i tak, no i pierwszy to był wypadek, dwie osobówki. Starsi ludzie w takim jakimś Citroenie, jakimś Berlingo chyba jechali. I chłopak w jednej osobówce, no i tam doszło do kolizji. No ja udzielałem z kolegą pierwszej pomocy tam poszkodowanej, która z tyłu była. Między innymi kołnierz zakładaliśmy, bo to taka podstawa przy tego typu zdarzeniach. No i dwie osoby zostały zabrane do szpitala. Później jeszcze w porze dziennej mieliśmy wyjazd do wypadku na budowie. Tam robotnik sięgał po czereśnie gdzieś
na Gzymsie stojąc w klapkach, się poślizgnął i upadł twarzą na beton, złamania otwarte. Na miejscu pogotowie było, które tam przejęło inicjatywę. Zresztą to i tak było w rejonie dwójki, my jakby do pomocy jechaliśmy. I trzecie zdarzenie, to w nocy mieliśmy wypadek wraz z pożarem z samochodu. Samochód osobowy, jakiś tam taki, może nie Vanik, też jakiś Citroen, ja to się nie znam na tych samochodach. Uderzył w SUV i według świadków dwie osoby z tego samochodu wybiegły, gdzieś tam oddaliły się. A dwie osoby leżały, jak my przyjechaliśmy, przyjechało praktycznie od razu pogotowie, no i jedna rota, czy nie, dwie roty tam przystąpiły do akcji gaśniczej, no a ja w jednej rocie z kolegą, wczoraj jakoś tak wyszło, że za medyka odpowiadaliśmy z kolegą Adamem, po raz kolejny udzieliliśmy tam pierwszej pomocy, no i tutaj na jednostkę wróciliśmy koło czwartej, nie mogłem usnąć, usnąłem o piątej, no i teraz sobie już jestem w drodze do domu. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Jak Wam się podobał trailerek, piszcie. Jak Wam się podoba taka formuła. Jak Wam się podoba, jak gadam i tak dalej. Czekam na konstruktywną także krytykę, bo uwielbiam konstruktywną krytykę, bo można z niej skorzystać i dużo dobrego dla siebie wnieść. Więc słuchajcie, morał na dziś od Don El Padrino jest taki. A morał z tego jest taki, słuchajcie, że jak dzwoni telefon i nagrywam, no to wtedy się przerywa filmik i teraz muszę dogrywać, więc lecimy dalej, bo tatuś do mnie dzwonił. Nawet jak nacisnąłem odrzuć, przepraszam tato, to też spowodowało, że przerwało i dlatego teraz musimy dokończyć, więc jak dobrze widzicie, jestem tego przykładem, że trzeba umieć czerpać z konstruktywnej krytyki oraz mieć dużo dystansu do siebie. I tym literackim akcencikiem zakończymy dzisiejszą audycję, gdyż jestem już pod swoją warszawską pieczarą i muszę tutaj jeszcze zaparkować. A zobaczcie, jak się dobrze z ludźmi żyje. Miejscówki nie miałem, ale mój kochany pan dozorca przygotuje mi miejscówę. Słupków tu natykane jest. Od razu się furka mieści. Oczywiście trzeba było słupki postawić, nie? Bo jakby się ktoś zaparkował, to by się coś złego stało, nie? Jedna, druga. Lecimy na chatę.